Poproszę na środek koperty. I cóż, komplet kopert jest, prawda? No, 100% wynik. Mogą być brawa tu, oczywiście. Nie każdy ma komplet. No tak, nawet przy łatwych pytaniach. Pytania były łatwe, więc... A, gdy pan wiedział, co się dzieje z łatwymi pytaniami. Ja mam, mówiąc, przyznam się, no do czegoś. Dobrze, na początek. Proszę. Przyzna się, czy nie? Proszę. To nie jest dobre dla mnie. No dobrze, proszę. Mam tremę. Pan ma tremę? Ja mam. No. Bo pan przewiduje 5 ruchów do przodu. A co ja mam powiedzieć, jak pan ma tremę? No, ale pan będzie wiedział, jak grać, bo ja tylko 3. Ale to wie pan, to różnie bywa. O 2 jest pan lepszy, a to jest dużo, 2 ruchy pan do przodu. Pan mówi 3, tam mówili 12, więc średnia 7. Gdzie mówili 12? Za kulisami. Że co? Że pan przewiduje 12 ruchów. 12 tak ruchów. Mówili? Tak mówili. Żartowali. To dobrze, jedziemy. Tak, może. Więc może ja to zaproponuję. Ja bardzo lubię, jak grać proponuję. Bardzo się cieszę, tak. Proszę. Ja bym zaproponował w ten sposób, że może tak zaczniemy sprzedawać koperty za koleją, od trójeczki do końca i tak w rosnącym... No rosnącym. Tylko kwota, no jaką pan zaproponuje. Bo to za... Aha. Bo to zależy od ceny, prawda? Tak, no to A nie, to może do końca proszę pan, żeby proponował, że tak bawimy. No może nie wiem, no to możemy rozpocząć na przykład od 1000 za trójeczkę. A jak będzie rosnąć, może pan mi powie? Może rosnąć po 500, po 1000. No nie, jakieś takie... Ale pan obiecuje. O 1000, no okej, okay. Do 1000 będzie rosnąć. 1000 i później 1000 plus 1000 za... To podliczmy za całość od razu, dobrze? Liczmy, 1000, tak? 1000. 2. 2. Tak. 3. Trzymamy, dobrze. I tu 3, no, 6, tu jest, tak? No... No dobra, już 6 no. Jesteśmy, prawda? Dokładnie. Tu jest tak. 4, to jest 10. Tak. I 15. Tak. No to może od razu dam panu 15. I już. Nie, na razie spróbujmy tak sprzedać, a później będziemy najwyżej jeszcze go wymieniać. No ale pan mi obiecał, że tak będzie pan podnosił, tak? No tak, zgadza się. To od razu daję panu 15 za wszystko. No to ja się zgadzam. I będziemy zaraz jeszcze, ja będę od pana chciał kupić coś jeszcze w takim wypadku. Odkupić. Jak ja się zgodzę. Jak się pan zgodzi oczywiście, no. Ja się zgadzam na te 15 tysięcy. Jeżeli pan będzie chciał... Czyli idzie komplet za 15. Może iść. Proszę, 15 tysięcy. Proszę uprzejmie, to jest pana 15 tysięcy i koperty moje, tak? Tak. Ale wie pan, dlaczego tak szybko się zgodziłem? Przewidział pan? No są dwie opcje. No. Jedną opcją jest taka, że są koperty świetne, a inne są takie, że wziął mnie pan, że tak powiem, chce mi tak pan wciągnąć w tą grę, żebym sobie wziął jakąś kopertę taką nieciekawą, na przykład będzie 100%. Ani jedna, ani druga opcja. O. Po prostu ja się pana bałem, bo pan przewiduje wszystko. Aha. Wolałem dać kasę i mieć z głowy. No dobrze. Ja się cieszę, no. Bo to były dobre koperty. Dobrze. Ja to ja mam teraz pytanie. Tak? Za ile mogę odkupić każdą z tych kopert? Ja już taka jest możliwość. Ale oni są bezcenne. Są bezcenne, tak? Pan bardzo dobrze trafił, wybierając koperty. Bardzo dobrze. Siedzi pan? Siedzę. Mocno? Jasne. Ma pan w kopertach 370 tysięcy. No, super. Znaczy, że miałem jakieś szczęście mimo wszystko, bo myślałem, że się będę miał pecha. Miał pan. Całkowitego. To co, sprawdzamy? Sprawdzamy. Albo mogę najtańszą panu sprzedać. Nie, sprawdzamy. Najpierw sprawdzimy 3 koperty, a później zobaczymy. 3 koperty, tak? Tak, powiem na razie 3. Dobrze, od której? Cię mogę sobie wybrać. Od którą otworzymy, tak? 26. Proszę, moment, bo tu jest najtańsza. To może nie. No ale ja bym chciał to sprawdzić. Ale może pan odsprzedam. Kupi pan potem coś? No, może kupię. Ale najpierw zobaczę, co będzie w tych 3 kopertach. To od tego zależy. Ale nie będzie pana stać. Jedyna do sprzedaży, która będzie, to jest właśnie 26. 26. Tak. Tej koperty nie chcę. Nie kupi jej pan w ogóle? Tej nie kupuję. Na pewno nie. Chcę ją zobaczyć. No to proszę bardzo. Mógł pan ją kupić, co tam jest? 20 tysięcy. I to jest najtańsza. I jeszcze jest jedna koperta, no, która jest trochę lepsza. Nawet od tej, którą stworzyliśmy tu. Kupi ją pan? Nawet chcę wiedzieć, która. Może chce pan kupić 33? Wie pan co, coraz bardziej się boję tych kopert. Już teraz sam nie wiem, ale... 33 chciałbym otworzyć też. Jest tylko... Ale też pan nie kupuje?
No, też nie kupię. No szkoda, no proszę bardzo, ale szkoda. Chyba, że mogę się wycofać. Może pan? Chce pan kupić? Za ile? Za wszystko, co pan ma. Za 15 tysięcy. Za wszystko. Darek? No, a pan Krzysztof powiedział, że koperty, że jedna była najgorsza, ale nie powiedział, czy one... Czy ich wartość rośnie razem z tym, co jest w środku. 33. Numer jest świetny. Chyba na numer, ale w kopercie wiadomo, co będzie. Może pan kupić za 15 tysięcy. Za 10? Nie, 15. 12. 15. To tak krakowskim targiem 13. Każda z kopert, które ewentualnie chciałby kupić pan, to jest 15 tysięcy. Stawiam pan w trudnej sytuacji teraz, powiem panu. Nie wiedziałem, że tak ciężko będzie podjąć decyzję, mimo wszystko... To zobaczmy, co tam jest. Mają jeszcze 3 koperty, dobra, prawda? No to zobaczymy. Proszę bardzo. Ile tam jest? 50 tysięcy. Warto było? Warto było. No, poproszę. Mógł pan mieć za 15, prawda? No, zgadza się. Mówiłem, że te 20 tysięcy, co tu otworzyliśmy na początku, że to jest najgorsza z kopert, prawda? To może zostawmy, jak jest. Otwieramy 13. Proszę bardzo. 100 tysięcy. Na jak? Otwieramy... Dziesiątkę otwieramy, czy nie? Wie pan co, taka ładniejsza 100 tysięcy leży tam. A wierzy mi pan, że tu jest 370 tysięcy? Chciałbym panu wierzyć, wtedy bym zaryzykował. I po prostu, no ciężko mi pana wyczuć, no. Mimo wszystko... Kupi pan trójkę za wszystko, co pan ma. Trójeczkę. 15 tysięcy kosztuje. Trudna decyzja, powiem panu, tak? Naprawdę. Umie pan ryzykować? Umiem. To proszę zaryzykować. Dobra, ryzykuję. Proszę, Darek, 15 tysięcy dla mnie. Sekundkę jeszcze. Darek? Jak to mawiają, ryzyk fizyk. Jasne. Trudno się mówi, raz się żyje. I to mi się podoba, powiem od razu. Ja lubię takich graczy. Nie moje pieniądze, jak więc. Pan. Lubię taki. I dobra. Teraz tak, sprawdzamy, co było w kopertach, okej? Okay? Sprawdzamy. Najpierw dziesiątka, proszę. 100 tysięcy. Tak. I jedyna tajemnica to jest koperta numer 3. Tak, no, otwieramy chyba. Sekundkę. A może ją odkupię od pana? Za ile? Proszę położyć ją. Tak szybko pan chce z tą wyjść, a nie przyjemnie panu ze mną grać? Nie, bardzo przyjemnie. Myślałem, że to będę bardziej... Myślałem, że będę bardziej stresowany tutaj. Mimo wszystko jestem jakoś tak prawie w ogóle. Bardzo przyjemnie, tylko po prostu mimo wszystko to jest jakieś ryzyko, nie? Ale co tam? Pieniądze nigdy nie były moje, więc przychodzę tutaj tak z zerem, więc wyjdę z zerem, to trudno się mówi, raz się żyje. Jak kolega powiedział, ryzyk fizyk, no. Trudno. Za ile pan sprzeda? No więcej niż 15 na pewno w tym momencie już. No to ile pytam? 30 tysięcy. Może nie tak dużo, dołożę 1000, 16 tysięcy i tak będzie panem plusie. W minutę pan zarobi, niecałą. Tysiaka. Darek? W każdej grze jest moment, kiedy można wziąć, kiedy pan Krzysztof oferuje najwyższą kwotę. No ja wiem. Wymienimy tą trójkę na jedną z tych, które są tam? Nie. A ja zasugeruję. Którą? Nie, tamto odpadają na pewno. Ale zasugeruję dobrą. Nie. Zostaw może tak. Te koperty po prostu wybrałem, niech zostaną na tym stole. Pan sugeruje... proponuje 16 tysięcy jeszcze, tak? Momencik, sugeruję kopertę 36. I wymieniamy na trójkę. Ale cały czas opcja 16 tysięcy jest aktualna, tak? Wszystko aktualne. Cały czas? Tak. Nawet gdy zdecyduję, że nie biorę tamtej, tak dalej jest aktualna tamta. Tak, tak, dokładnie tak. Okej, okay, dobra, to nie biorę. 36. Panie Darku, czy może pan podejść do stołu? Proszę bardzo. Szkoda, że to muszę zrobić. Dokładnie. Proszę pokazać 36 nam wszystkim, otworzyć, pokazać nam, widzom, panu, co panu oferowałem. 100 tysięcy? Czy panu też, tu proszę panu pokazać. 30 tysięcy. To chciałem. Odłóż pan, co pan chciał? No mówiłem, nie, mówiłem 30 tysięcy, prawda?
No ale przecież proponowałem wam tak, teraz. Tak, no to mówię, no to co no. chciałem, no ale tak, no, nie to... wybrałem, więc... Zamienimy się na jakąś inną? Nie. Zasugeruję ja. Proszę. Na 39. Nie. Panie Darku, może pan podejść do stołu? Oczywiście. To jest to, co chciałem panu ofiarować, prawda? Dobrze. Teraz proszę otworzyć, pokazać widzom, nam panu. Ile? Tu także panu, że pan widział. 30 tysięcy. Odłóżmy. Wymieniamy jakąś inną? Na pewno nie. Bo teraz wchodzi już w rachubę, jeżeli chodzi o mnie, to mi się wydaje albo pieniądze, albo ta koperta. Bo tak panu mówię, w tej kopercie jest na 100%, 100 tysięcy albo minus 100%. To jest, są dwie opcje, nie ma innej. To jestem przekonany. No tak, ale jeżeli jest tam minus, tak jak pan zakłada, to ja proponuję panu wymienić na inną kopertę. I co? Ja zasugeruję którą. Pan sam chce wybrać? Nie. Czy ja mam powiedzieć? Nie, bo ja już wybrałem koperty, które mnie w ogóle interesują, no. więc... No jeszcze może pan powiedzieć, no zobaczymy. A ja zaproponuję panu, że wymianę na 43. I co, Darek? Do 3 razy sztuka. Gdybym ja był na twoim miejscu, to bym się zamienił. Dobra, co pan proponuje? Żeby zamienić, tak? Ja proponuję zamianę, tak. Kurczę, no trudna sprawa, powiem panu. Tak wydaje się to tak w telewizji prosto, mimo wszystko. No i... Zamienić czy nie? A jaki numer jest na stole? Co? Jaki numer jest na stole? Trójka jest. Trójka. Trójka. Trójka na 43. Wiesz, że ja mam do trójki słabość, nie? A jak pan nie chce zamienić, no to mogę odkupić tą trójkę, bo są różne warianty. Tak, za 16 tysięcy tak. oczywiście, tak jak pan mówi. 16 tysięcy cały czas jest aktualne. Bierze pan 16 tysięcy? Ryzykować czy nie? Bo tu jest albo minus 100%, albo 100 tysięcy. Co 100% to jest pewne. Albo wymiana na 43, przypomnę. Pan ma teraz wybór. To weź kopertę. Tom. Trójkę. Biorę trójkę. Panie Darku, czy może pan podejść do stołu? 43, proszę nam pokazać. Już mi się to przestało podobać. Jaki pan zgadnie może być? 6 tysięcy, albo 50. No. 30 tysięcy, tak. Bałem się trochę. Myślałem, że pan teraz już... Niepotrzebnie. Jeszcze raz zaproponować? Nie. Ja wybiorę. Biorę trójkę. Zasugeruję panu kopertę. Na pewno się już nie wymienię za kopertę. 3 razy po 30 tysięcy było, prawda? Tak, a teraz będzie minus 100% na przykład. Nie, powiem panu, że miowsko biorę trójeczkę. Ryzykuję. Myślę, że to będzie duże ryzyko. Tak panu mówię, to będzie 100 tysięcy albo... 16 tysięcy pan nie bierze? Nie biorę. Biorę tą kopertę numer 3. Daję 17 tysięcy. No wie pan, no, 16, a 17 to żadna różnica, tak się biorąc. 1000 zł to... Niech pan tak głośno nie mówi, bo wielu ludzi, którzy oglądają, się obrazi teraz. Nie. To są ogromne pieniądze. Znaczy, dla mnie też są to... 1000 zł różnicy, znaczy, to chodzi... ktoś pracuje miesiąc na to. Jasne, oczywiście, dla mnie też są ogromne pieniądze, tym bardziej, że dopiero absolwentem jestem. No tak, pan szuka pracy, tak, prawda? Tak, zgadza się, więc dla mnie też są duże pieniądze, tylko chodzi o to w porównaniu procentowo do tej kwoty, która leży na stole, prawda? 16 tysięcy, a 17 to już nie jest jakoś duża różnica, o to chodzi, nie? Mhm. Bo mimo wszystko 1000 to jest dużo pieniędzy. No to dołożę, 18 tysięcy. Trójeczka. Panie Wojtku. Dobra, biorę 18. Proszę, 18 tysięcy. Moje pan poczekaj, jeszcze zastanowię się chwileczkę. Mogę? Mam? Mogę wspomnieć jeszcze chwileczkę? Proszę, oczywiście. Tak, to jeszcze tak sobie muszę przemyśleć tak. sprawę. Tak. No, bo 18 tysięcy to jest dla mnie olbrzymia kwota. Mimo wszystko. Ale tam jakoś te 100 tysięcy, które tam jest, ja wiem o tym, ale biorę to 18, dobra. Mimo wszystko to jest około 20% ze 100... To nie. Rozpędził się pan. Aha.
Mimo wszystko to jest prawie 20%, no 18% mimo wszystko. Tej najwyższej wygranej, prawda? Tak, więc no prawdopodobieństwo trafienia tam setki też dosyć, minus 100% też jest jakieś dosyć wysokie. Ja powiem panu tak, uważam, że tam jest 100 tysięcy, dlatego że powiedział pan na początku, że tam jest 370. I tak mi się wydaje, że tam 100 tysięcy jest. Chociaż teraz się boję i mimo wszystko, to jest tak jak pan powiedział, no suma bardzo duża. Jak 1000 zł dla mnie jest dużo, więc no, 18 no, koperta jest moja, prawda? Bo pan teraz ma i kopertę i kasę już. Tak. No ja mogę wziąć to i... No nie, bo tam jest... No dobra. Nie, dobra, skończymy tak, tak mi się wydaje. Otwieramy. Bo... Niepotrzebnie pan tak szybko się poddał. Bo można było na logikę. Nie, wie pan co, ja się bałem, że pan... pan mi się powie tak, no koperta jest pana, proszę otworzyć. Ja tylko chciałem pana sprawdzić... A to już mogłem dawno zrobić. Ja chciałem... Mógł pan powiedzieć tak, ja chciałem tylko pana sprawdzić, ile mogę wyciągnąć z takiego, no, tak kiedyś pan... Gdyby tam był minus, to już dawno bym to zrobił, prawda? Na logikę. No nie zawsze to pan robi. Nie zawsze, owszem. Pamiętam taki jedną grę, co... Tak. Pani miała takie super koperty, właśnie 100 tysięcy, 100 tysięcy, 50, chyba jedno czy 50. W każdym razie się tylko skasowała od razu, bo tam były minus 100%, więc niby. Też tak się zdarzyło. Rozumiem. Ale powiem, że szkoda, bo chciałem tak do 30 tysięcy jeszcze licytować gotóweczką. Do 30, tak sobie założyłem z panem. Ja powiem panu tak, jak może pan dołożyć 2 tysiące, jeszcze 20 na równo. Mogę to zrobić. I jak będziemy dalej grać? Ale tak nie mogę w prezencie dać. A. Jeżeli pan odkupi ode mnie trójkę, to mogę policytować. Za ile odkupię? Wszystko, co pan ma. Dobra. No ryzyko musi być. Jasne, to teraz sprawdzę jeszcze kolegi, bo... Raz pan zaryzykował, pan zyskał, prawda? Ja wiem, ale sam kolegi, bo to przyjechał za mną, żeby... Proszę, oczywiście, jasne. Podjąć. Proszę tylko dobrze doradzić. Ja sądzę tak, że pan Krzysztof nigdy nie robi dwa razy tej samej rzeczy, więc nie można się po pierwsze sugerować jego poprzednimi... To jasne, no to wiadomo. ...poprzednimi grami. Natomiast ja myślę, że dalsza gra może być ciekawa. I to mi się podoba. Dobra, to ryzykujemy. Dalej. Proszę, trójka jest pana, oddaje mi pan swoje 18 tysięcy, tak. Prawda? Dobra. No, tak mówi to, niech będzie. I jest dreszczyk emocji, prawda? No jak zawsze, no. I o to chodzi. No taka gra, no. I teraz jest dreszczyk emocji po mojej stronie. Dobra. Bo jestem ciekawy, za ile pan ją sprzeda. No nie wiem, mówiłem 20 tysięcy, nie? Zobaczymy, czy pan da 20 tysięcy. A kiedy pan mówi 20? No mówiłem, że może pan mi te dwa dorzucić. A, że w prezencie, tak? No. Jakoby. Dorzucę, pan sprzeda? No to zobaczymy, na razie pan może dorzuci, nie? Dorzucam. Tak, bo tak widzieć, wie pan, tak lepiej wygląda, jak się na to patrzy. Daję 20 tysięcy. Powiem panu, że gra się świetnie, już mi się podoba i tak... No... I co? Za mało, nie? Za 20 tysięcy możemy wracać już Intercity. No w sumie tak. Dobra, to teraz zamieniamy. Na te 20 tysięcy. Na razie. Tak szybko? Ale to jeszcze pan chce? No pewnie, że tak. Dobra, no to jak jeszcze pan... Jak pan jeszcze powie, to ja może podciągnę, no. Czy jest możliwość na przykład 22? Ale co tak pan po 2 tysiące tylko? A no bo ja... No bo po co więcej? Jakieś tam 100 tysięcy? Ale to... Wie pan, no... Tak naprawdę zobaczyć, czy to jest... Od razu 30 walnąć już. No 30. Głośniej. 30. 30 tysięcy złotych polskich, tak? Tak. No. Nie kupuję, koperty z pana. Trudno. Żartowałem. Dobra, ile pan mówił? 30 tysięcy. Ale wcześniej, 30, ja pana mówiłem. 22. Daję 22. Powiem panu, że to jest super kwota. Wakacje bym miał świetne. I pan się złamał. Wymarzone wakacje. Złamał się pan. Sprzedaje pan za 22? Darek. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niepokonanym. Dobra. 22 biorę. Bo wystraszył mnie pan.
Wystraszyłem, tak. Bo powiedziałem, koperta jest pana. Powiem panu, że wystraszyłem pan. Mimo wszystko jestem w pewnym sensie ryzykantem, ale czasami trzeba racjonalnie patrzeć na świat. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, no to w tym momencie już jest 22%. No, ale ja mówiłem, że założyłem do 30, prawda? No tak, ale... I do 30 bym szedł. Ale nie, bo ja w tym momencie myślę, że mógłby pan tak nałożyć 28, a powiem 30, a pan... No to, niech pan tą kopertę otwiera. Co tam? Nie zrobiłem tak. Bo tak to bym już przy 16 tak zrobił. Bo ja wiedziałem, że się łamał pan przy 16, prawda? No tak. Uczciwie pan powie. Łamałem się, jasne. No, za 16 pan sprzedał. Oczywiście. No. Ja w ogóle powiem panu taką tajemnicę. Tak? Tajemnica jest taka, że ja chciałem w ogóle wszystkie koperty zawsze wziąć. Aha. Nie listować, tylko je wziąć. Tak. Ale stwierdziłem, że no po to tu przyjeżdżam, się pobawić, nie? No więc będziemy je otwierać, sprzedamy trochę. Że coś się dzieje. Tak, no bo w sumie wziąć koperty i wyjść, no to fajnie. Każdy potrafi, może nie? Być na przykład 300 tysięcy, nie? Załóżmy. Ale może być też zero i żadnej zabawy, nic. A tak to zawsze jakaś zabawa jest. Więc w tym momencie jestem, mam 22 tysiące. Kwota, która mnie no, satysfakcjonuje jako absolwenta, mimo wszystko. Jest to dla mnie duża suma. Tak powiedziałem, 22% głównej koperty. Więc no, to no, dla mnie no, duża kwota. Panie Wojtku. Tak? Proponuję dalszą zabawę. No, proszę. Znaczy... Widzi pan, jak się wszystkim podoba? Panie Wojciech. Też się cieszę, że się podoba. Proponuję odkupić tą trójkę. I będę miał dobrą propozycję dla pana. Dobra, za ile? To znaczy, najpierw musi pan odkupić. Prawda? Bo ja ją mam teraz. Ale to ja kupiłem 22, nie? Nie, no za wszystko. No, ale nie pan czeka, no, na razie sytuacja jest taka, ja mam 22 tysiące. Tak jest. Pan ma trójeczkę. Tak. A, i teraz ja mogę odkupić. Tak. Dobra, za wszystko. Za 20. Nie, za wszystko. Ale ryzykować to ryzykować. No zróbmy tak, że sprzedam za 21 500, czy 500 na drogę chociaż. W razie czego, znaczy, a nie, będę mnie tutaj tak nie dostanę. Panie Wojtku, no właśnie, no. No, za wszystko. Jak ryzykować, to ryzykować. 5 jasne, złotych, pan by się rozdrabniał, no. Dobra. Ryzykujemy. I żeby uatrakcyjnić naszą zabawę, ja już nie zaproponuję panu pieniędzy. Ale... Nie wiem, kopertę. Zaproponuję kopertę, tak. Ma pan rację. I z trójeczką, tak jak pan lubi. 35. Proponuję zamienić trójkę na 35. Nie. To pan zostawia trójkę dla siebie? No, trudno, nie ma wyboru, no. Tak zdecydowałem tak, no trudno, no. Oj, jak pan Darek, tak? Tak. Panie Darku, proszę podejść do stołu. Coś mi się wydaje, że po 35 byłyby fajerwerki. Panie Darku, ma pan rację. 50 tysięcy. Proszę otworzyć. Ile? 50. 50 tysięcy. Prawda? Byłyby fajerwerki. No, byłyby. Proszę włożyć z powrotem. Trudno się mówi, no widzi pan. Ryzyk fizyk, no. Ale mówiłem, pieniędzy już nie dam. No, tylko wymiana na koperty. No trudno się mówić, zostawiamy trójeczkę. I z trójeczką, tak jak pan lubi. A ja mam pytanie jeszcze, ile jest tych kopert ze 100 tysięcy? 5? Czy 3? Ja już się pogubiłem przecież. W każdym programie inaczej, już nie wiem. A, w każdym inaczej. Aha, no to... No to ja sam nie wiem. No nie, no. Zaproponuję panu na wymianę kopertę 23. Wymieni pan? Ty pan co, no... Nie, no wybrałem trójeczkę, trudno się mówi. Zostaje trójeczka. Ile razy proponowałem panu dobre koperty? Wiele. To teraz złą zaproponuję, myśli pan? Trudno, zostawiam trójkę, no. Panie Darku. Wojtku. Proszę, ja wiem, Darku, do pana mówię, ja tak mówię, już patrzę na pana. Proszę podejść do stołu. Która to była? 23? 23, tak. 23. Co mógł pan mieć? Proszę, koledzy, proszę. On tu ciekawy jest. Powiem panu tak. 50 tysięcy. Gra polega na ryzyku mimo wszystko i takie podejmuję, bo tak pan powiedziałem, tam było 22%, 100 tysięcy. Ma być dobra zabawa, to niech będzie dobra ale zabawa. Ale co, na VAT pan zbiera? Proszę? Na VAT pan zbiera? To nie, 7%? Nie na VAT, nie, no VAT nie, no to... Jeszcze mi to nie łapie takie. Dobra. Ale ja wiem, o co chodzi. Bo pan przewiduje 5 ruchów do przodu, prawda?
Pan czeka. Tak, ja wiem. I pan czeka. Kiedy ja zaproponuję panu 100 tysięcy, tak? Nie. Zaproponuję teraz kopertę. Nie, ja powiem wam tak. Jeżeli dam tamte koperty, to ja tak żadne nie wezmę. Dlaczego? Bo jakoś do tej trójki mnie tak ciągnie, bo ja wiem, że tam, że no, po prostu, no bo, nie ale wiem, pan, no. Nie, moment, panie Wojciechu, czy ja jakąkolwiek złą kopertę panu zaproponowałem? Nie, nie, ale jest w tej grze taki etap, że kiedyś trzeba zaryzykować, wziąć coś, no, po prostu postawić coś na jakąś, na jedną szalę, no i koniec, no. Ale to jest element ryzyka, wymienić kopertę z tamtego strony. Tak, strona, tylko że, tak jak panu mówię, tamte koperty mnie jakoś mniej interesują pod względem takim, nie wiem, takim aż mentalnym, że tak powiem. Ale przecież mentalnie jest pan przywiązany do trójek. Tak. No to jest jedna trójeczka. Wie pan, cóż mogę jeszcze? Jeszcze mogę panu zaproponować 28. Nie. Nie, no trudno, stała jedna trójeczka. No, co zrobić? To co się stanie? Panie Darku, może pan podejść? 28? Ja już nie wiem, jak kolegę tu przekonać, prawda? Widzi pan. Proszę otworzyć 28. To może ja spróbuję. Proszę otworzyć. Ile? 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy. Czy złą kopertę proponowałem panu? Nie. Kiedy pan mi zaufa? Ja panu zaufałem wtedy, jak pan powiedział, żebym tą kopertę sobie kupił. Wtedy panu zaufałem. I widzi pan? I dobro może wnieść pan transakcję. Przecież już nawet proponuję panu 100 tysięcy. To tutaj jest, tutaj jak pan mówił, to może być 1000 albo minus 100%, no tak dwie opcje tak są. Tak pan sądzi? Jestem pewny. A mnie się wydaje, że jest tylko jedna opcja. Minus 100%. Ale nie powiem, która. Bo jak się pan upiera przy kopercie, ja proponuję różne warianty i same dobre, prawda? No tak. Najgorszy wariant to był 30 tysięcy, tak? Po 50, nawet 100 otworzyliśmy już. Mógł pan mieć. No niestety. Znaczy, że to będzie minus 100%. Ostatni raz zaproponuję teraz. Kopertę z tamtego stołu. Koperta numer 19. Zgadza się pan na wymianę? Darek? Nie. Zostawmy trójeczkę. Nie proponowałem jeszcze jednego wariantu. Ja bym mimo wszystko dalej wolał coś z pieniędzmi kombinować. Z pieniędzmi pan tak, mówi? Tak, wolałbym kombinować. To mam pomysł. Dobra. Zaproponuję panu 19. Nie, nie, ja żaden tamty kopert nie chcę. Ale pan posła. I 5000. Nie. Nie, bo po prostu ja nie chcę tamty kopert, proszę pana. To o to chodzi. Nie, bo ja bym tak jeszcze z tym nie będzie pomiędzy pieniędzmi. Panie Darku, może pan 19 nam podać? Dziękuję. Jeśli muszę. Ja poproszę. Co? I teraz jestem pewny. Uwaga, sekundkę. Wymiana 19. A co jest pan pewny? Że tu jest w jednej jest 1000, w drugiej jest minus 100%. I teraz w której? To pan wybierze. Wydaje mi się, że w trójce jest lepiej. Ale nie wiem, no. Ja bym chciał już opcję z pieniędzmi, czy jest taka możliwość. Z pieniędzmi, dlatego chcę się dopasować do pana. Ale bez koperty, rozumiem. Moment. Pan. 19 i 5 tysięcy będzie pan miał. A nie ma opcji takiej, żeby była osobne pieniądze? No to jakaś kubka pieniędzy na przykład. Nie ma, bo tak obiecałem. Obiecaliśmy widzom dać tu dreszczyk emocji, ale, tak? Tak, jasne, no. ale to, że tam pan tak powie, to można się wycofać z takie ale pieniędzy. Ja już wiem przecież, że pan się zgodzi na 22 tysiące. Wiem to. Ale ja może was zaproponować na waszym 15. Albo 10. No. I pan się zgodzi na 15, na 10 pan się zgodzi, ja to wiem. Tak pan myśli? Tak. Ale proponuję, żeby był dreszczyk emocji u widzów i u pana i 19 i 5 tysięcy. Zamian za trójkę. Darek? Trójka. Trójka. Podwyższę stawkę. Dam 10 tysięcy 19. W zamian za trójkę. Darek. Trójka? Trójka.
Mój podwyższam stawkę. Daję 15 tysięcy i 19 za trójkę. Ja powiem panu tak. To możemy wrzucić do tego, skasować, bo to nas nie interesuje. Ja na pewno tej 19 nie wezmę, to jest 100% pewne. Nie, po prostu tej 19 pewno nie wezmę, to jest 100% pewne, że jej nie wezmę. To ja podwyższam stawkę. 20 tysięcy i 19 w zamian za trójkę. Ale ja 19 nie chcę. To jest, problem jest jeden, że co będzie z 19, ja tego nie wezmę. Bo ja 19 nie chcę, no. 30 tysięcy i 19. W zamian za trójkę. Dobra, skończyłem tą fizykę, więc będę tym ryzykantem, biorę trójeczkę. Oj, proszę otworzyć 19, zobacz co tam jest. Proponowałem 30 tysięcy i 19, prawda? Zobaczmy w sumie ile byłoby. Dużo. No, 20 i 30, miałby pan 50 tysięcy na koniec gry, prawda? Możesz? Do niszczarki, oczywiście. No trudno, no mówi się, no trudno. No. Kolejne koperty przynieś tamtąd. A te pieniądze? Mówiłem, samych pieniędzy nie dam. A bo zróbmy tak. Z kopertą. Może zróbmy tak. Nie. Darek, co sądzisz? No w naszej sytuacji koperta plus pieniądze znaczy mniej więcej tyle samo, co koperta. No, to jest po prostu tak samo ryzyko. Trójka, trudno. Zobaczymy. Zawsze miałem sentyment do tej liczby. Będzie minus 100%, mówi się trudno, żyje się dalej. Dobrze. Tak powiedziałem, no po prostu przyszedłem tutaj. Trudno, no. Okej. Okay. Pan mówił, że 10 tysięcy pan weźmie, prawda? Nie powiedziałem tak. Że... To ja mówiłem. No, że tak, pan powiedział, tak. Że... I proponuję panu za trójkę 10 tysięcy. Nie biorę. 15 tysięcy. Nie. Dobra, 20 tysięcy. Kurczę, powiem panu, że teraz to już jest tak zamieszany jestem, że coś niesamowitego. Mimo wszystko, ja się cieszę, że się panu podoba. Świetny gracz z pana. Z pana też. No zobaczymy. Miło się gra z panem. No, bardzo mi miło, że tak pan sądzi. Darek, 20 tysięcy. To jest o 2% mniej niż przedtem było. Nie, ale mimo wszystko wraca wizja Intercity. Zgadza się pan na 20 tysięcy? No cóż, zaryzykujemy na razie, zamienimy 20 tysięcy i to pana trójkę. Ale sekundkę, pan zabrał mi 22. Z powrotem. Nie, tu nie mam 22. Poproszę. 10 tysięcy, 5 tysięcy, 18 nawet, no. To jak? Tak? Okej, okay, zbierze pan 18? Nie, to 20, 20 było. Bo to było netto. Nie, bo to 20. Czyli mam dwa dorzucić. Tak, tak, no, oczywiście. No, tak jakbyśmy się umówili, nie? Na razie 20 i na razie je biorę. A tam pan ma 18, tak? Tak, to jeszcze dwa i na razie będziemy zastanawiać się, co z tą trójką jeszcze. No jak się będziemy zastanawiać? No bo ja na razie kupię to 20 tysięcy, a później się jeszcze zastanowię, czy może oddam te pieniądze. Nie, umówmy się, że już potem to już ostatni raz. Aha, dobra, albo 20 tysięcy, albo trójeczka. Tak? Sprzedaje pan za 20 tysięcy trójkę? Darek. Sprzedaję. Sprzedaję. Za 20 tysięcy, tak? Ja powiem, że tam 100 tysięcy, ale biorę 20 tysięcy, bo tak jak powiedziałem tutaj wcześniej w eliminacjach, że po prostu no, jestem osobą, która czasami woli mieć coś pewnego i mimo wszystko 20 tysięcy jest pewne. Trójka jest obarczona jakimś ryzykiem. Tak jak panu... wydaje mi się, że tam jest 100 tysięcy, dlatego że... Panie Wojtku. Tak? Dobrze. Ponieważ pan jest dobrym graczem, a ja szanuję dobrych graczy, mieliśmy kiedyś w licytacji taką sytuację, jak było 22 tysiące. Pan za 20 mi sprzedał, prawda? Tak. I ja chcę wrócić do tego 22 i dać panu 22. Po prostu nadplanowo. Super, cieszę się. Premia dla dobrego gracza. Super, cieszę się. Proszę, 4 tysiące.
dokładam 4, tak? Pan siał 20. Daję 22. Dobra, biorę i na wycieczkę jadę. Tak, jeszcze nie miałem. Ja też tak nie miałem, żeby dać więcej niż gracz chce. No, cieszę się bardzo, że jestem pierwszy taką osobą. Bardzo mi miło. Ja też się cieszę. To co, zobaczymy co było w trójce. Tak, ja wiem, że to 100 tysięcy, ale powiem panu tak. Te pieniądze dla mnie to jest bardzo duża kwota w tym momencie. No to mimo wszystko, gdybym dostał nawet jakąś na początku dobre nawet zarobki, to mimo wszystko to jest minimum 10 razy, czyli prawie rok zarobku, więc no to jest kwota świetna. No pojadę sobie na wycieczkę. 22 tysiące nie tylko dla studenta, czy dla pana, dla każdego. Oczywiście to jest duża kwota, więc duża kwota, mimo prawda? Wszystko otwieramy chyba. Czyli nawet, jeżeli tam jest 100 tysięcy, to nie ma co się martwić. No nie ma czym, bo przedem to jest zerem. No oczywiście, więc że tak. Optymistycznie trzeba, no jasne, prawda? Że tak. Przedem przecież to jest zerem. Proszę zobaczyć. 100 tysięcy. Ja chciałem podziękować bardzo. Zaskoczyłem pana, co? No. 22 tysiące to jest pana wygrana w grze w ciemno. Dziękuję bardzo. Gratuluję, do widzenia. Wydaje mi się, że najlepszym stawieniem to jest ryzyko. Mimo wszystko ryzyko i to jest chyba najważniejsze w tej grze. Ryzyko się opłaca, czasami się mniej, ale mimo wszystko jest doceniane przez prowadzącego. Jak się okazuje, czasem warto ryzykować, tak jak grał właśnie pan Wojciech. Państwo również mogą spróbować swoich sił w grze w ciemno. Zapraszam. SMS o treści start pod numer 75550. Dziękujemy. Do zobaczenia.